Zadanie 10, wyznacz wartość podanych logarytmów. Jeżeli chodzi o logarytm, czy wyrażenie z podpunktu A i B, to tutaj jest sprawa prosta. Bo popatrzmy, że mamy tutaj w podpunkcie A 6 do potęgi. Logarytm przy podstawie 6 z liczby 2, czyli logarytm jest tutaj wykładnikiem. Natomiast w czym leży, leży prostota tego wyrażenia? Prostota wyrażenia leży w tym, że jeżeli podstawa potęgi i podstawa logarytmu są takie same, to całe wyrażenie jest równe liczbie logarytmowanej, czyli w przypadku punktu A będzie to 2. To tę samą sytuację mamy w podpunkcie B, bo tutaj podstawa logarytmu i podstawa potęgi są takie same, czyli tutaj ten logarytm również, całe to wyrażenie jest równe liczbie 2. Natomiast sytuacja zaczyna nam się komplikować troszkę w podpunkcie c, dlatego że tutaj wykładnik mnożymy jeszcze przez dwa. W związku z powyższym, tutaj popatrzmy na sam ten logarytm. Dwa logarytmy przy podstawie. Chciałam napisać dwa, oczywiście, że nie dwa, tylko cztery z liczby osiem. Tutaj w tym miejscu możemy zastosować ten wzór, zapisując, że to jest dokładnie to samo, co Logarytm przy podstawie 4 z liczby 8 do potęgi drugiej. Czyli tu możemy zapisać, że uzyskujemy 4 do potęgi, logarytm przy podstawie 4 z liczby 8 do potęgi drugiej. I dopiero teraz, jak już tutaj tej dwójki sprzed logarytmu żeśmy się pozbyli, to możemy zastosować ten wzór, zapisując, że całość jest równa na liczbie 8 do potęgi drugiej, czyli 64. No oczywiście, sam ten logarytm również moglibyśmy przekształcać. Dlaczego? Dlatego, że. Jeżeli będziemy mieli... Tutaj w liczbie logarytmowanej ósemkę, no to my możemy oczywiście przekształcić to, czy zapisać tę ósemkę, chociaż nie. Tutaj akurat tej ósemki zapisać nie możemy w postaci, czy znaczy moglibyśmy, tak? no bo 8 to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi trzeciej, przy czym to akurat no, nie bardzo nam się zda. Dlaczego? Bo jeżeli byśmy tutaj mieli taką sytuację, że będziemy mieli logarytm przy podstawie 4 z liczby 2 do potęgi trzeciej i do potęgi drugiej, to w rezultacie będzie to logarytm przy podstawie 4 z liczby 2 do potęgi 6. Czyli tutaj tego wzoru nie zastosujemy, dlatego że podstawa logarytmu i, podst czy i liczba logarytmowana tutaj mają dwie różne, to są dwie różne wartości. W związku z powyższym tego wzoru tutaj zastosować nie możemy. Natomiast jeżeli my tutaj mamy logarytm przy podstawie 4 z liczby 8 do potęgi drugiej, no to równie dobrze my moglibyśmy tutaj zapisać, że my mamy logarytm przy podstawie 4 z liczby 64. I ten logarytm jest równy liczbie 3, dlatego że 4 do potęgi trzeciej daje nam 64. Czyli jeżeli będziemy tutaj mieli taką sytuację, że mamy... 4 do potęgi logarytm przy podstawie 4 z liczby 8 do potęgi drugiej, no to wiedząc, że ten logarytm to jest dokładnie to samo co logarytm przy podstawie 4 z liczby 64, to możemy tutaj zapisać po znaku równości, że uzyskujemy 4 do potęgi logarytm przy podstawie 4 z liczby 64. No ale wiemy, że ten logarytm, czyli to co stoi tutaj w wykładniku, jest równe liczbie 3. W związku z powyższym spokojnie możemy zapisać, że uzyskujemy 4 do potęgi trzeciej. Na 4 do potęgi trzeciej to jest to samo co 64, czyli uzyskujemy dokładnie ten sam wynik, który uzyskaliśmy tutaj w tym miejscu.